Obecnie policja mierzy się z problemem dużej ilości wakatów. W koło brzegu jest ich aż 14. Stąd potrzeba, aby wielu funkcjonariuszy pracowało w nadgodzinach. Dlatego powiat Kołobrzeski postanowił wesprzeć naszą komendę, przekazując na ten cel 40 tysięcy złotych. Z tej kwoty część trafi także na wyżywienie funkcjonariuszy w sezonie letnim. Jak Państwo wiedzą, w okresie letnim w Tutaj mamy policjantów najczęściej po szkole, tutaj ze, ze Słupska, policjantów, którzy mają staże adoptacyjne i w tym momencie trzeba tych policjantów również zabezpieczyć w sensie wyżywienia, co poprawia nam oczywiście bezpieczeństwo tutaj, prewencję na naszych ulicach, szczególnie w okresie sezonu letniego. Dodatkowo starosta zadeklarował dofinansowanie w wysokości 50% na zakup nowego radiowozu. Zakup organizuje komenda główna, zasada polega na tym, że współfinansujemy to w 50%, czyli 50% daje Komenda Główna Policji, 50% daje powiat. Chcielibyśmy, aby tutaj w okresie powiedzmy trzeciego kwartału, może troszeczkę wcześniej, taki nowy radiowóz się pojawił. On jest zakupiony, później jest przygotowany do służby, jest oklejany, wszystkie powiedzmy w kwestii łączności, sygnalizacji świetnej, dźwiękowej są wykonywane i chcielibyśmy, żeby się najpóźniej do września tego roku taki radiowóz pojawił. Podczas konferencji komendant powiatowy Dariusz Hoc przedstawił swojego nowego zastępcę. Został nim podinspektor Robert Adamczyk. Dzisiaj 7.30 przejął swoje obowiązki. Jest to na chwilę, tak jak mówię, pełniące obowiązki na tą chwilę, ale liczymy, że po okresie próbnym sprawdzeniu pan Robert zostanie z nami na dłuższy okres czasu. Jako ciekawostka powiem tak, że pan Robert nie pracował tutaj w Kołobrzegu, Jest, pracował w koszalinie przez ostatnie 28 lat. Służby w Policji, czyli 28 lat służby w Policji w Koszalinie, ale jest, pochodzi z Gościna, kończył naszą szkołę średnią Sienkiewicza, drugie liceum, tak. drugie liceum w chwili obecnej w Koszalinie, zastępca komisar komendanta komisariatu, pierwszego jeszcze do piątku, od dzisiaj pierwszy zastępca komendanta Policji w Kołobrzegu. Tak jak już komendant wspomniał, pochodzę z tych terenów, troszkę Kołobrzeg znam, chodziłem tutaj do szkoły. Poniekąd wychowywałem się na tym terenie, jedyne, nasz jedyne. Na pewno po tych 28 latach służby, myślę, że powiem może nie to, że nie skromnie ale jakąś gwarancję doświadczenia daję. Myślę, że, że też było to argumentem, dzięki któremu no, mogę spróbować swoich sił w nowej roli. No i jedyne co to mogę zapewnić, tak jak powiedziałem, komendanta, pana komendanta wojewódzkiego i, i powiatowego, że dołożę wszelkich starań, aby sprawdzić się tutaj na tym nowym stanowisku. I